Normalnie, nie wierzę. Nie wierzę, że taką serię mogłem zrobić. Zobaczcie, tutaj już niosę te moje rzeczy. Następny kontenerek, następna miejscówka. Trzepak, mamy coś takiego. Mamy dywan nawet. Dywan jest też nowiutki. Pewnie, bierzcie ten dywan. Stoi tu normalnie, czeka na was. Chwilę na trzepaku sobie posiedzimy z tego wrażenia. A ja zaraz wam coś pokażę, co znalazłem. Patrzcie, nocne poszukiwania, wieczorne. Powracamy na rejony wieczorne. I zobaczcie, o, dzień dobry. I normalnie zobaczcie, jak to tutaj jest. Patrzcie, to był tu. Pierw patrzyłem na plecaki. Co jest w tym plecaku? Karty i pionki, masakra. Patrzcie, jakie karty kolekcjonerskie. Masakra z Napoleonem. Tego to się nie spodziewałem. Stare karty jeszcze z Napoleonami. Masakra, ty bieli te karty wszystkie. Patrzcie, jakie znalezisko. Tego to się nawet nie spodziewał. Patrzcie, normalnie co tutaj, typy. I stare szachy. Tu też karty. A tu stare szachy, tylko szkoda, że nie ma planszy do góry. Może gdzieś znajdziemy tą planszę. Ale pionki są naprawdę zacne. Drewniane, piękne, naprawdę profesjonalnie wykonane. Szkoda, że nie ma tej szachownicy, ale patrzcie, o co mi chodziło. Ja wam to pokażę normalnie. To jest piękność. Jaka lampa porcelanowo mosiężna złota. Ja już taką jedną mam, powiem wam, ale takiej to jeszcze kurczę. Jaka złota lampa cała. Ale znalezisko. Masakra, co wyrzucili. Masakra, tu porcelanowe obicia, nic nie zniszczono. Wszyściutko, patrzcie, na pełnym mosiądzu. Patrzcie, z tym łańcuchem całym. Kurczę, belet, ona jest do zrobienia. Ona jest do... Tylko trzeba naprostować i będzie idealna. Patrzcie sami. Masakra, nie wiem, czy to patyna, to może być mosiądz. Ja nawet nie wiem, ale piękne. Jakie królewskie zdobienia. Idealne. Ja spróbuję ją ukształtować trochę, a wy mi pomożecie. Jak ona, tak? To trzeba wkręcić. To się wkręca. Przykręca się do siebie, tak? Przykręcamy. Nie wiem, czy to się przykręci, czy trzeba coś innego z tym zrobić, ale jest naprawdę piękna. Patrzcie, coś takiego. I to będzie... No trzeba ją będzie dokręcić. Ale jest fajna. Trzeba ją będzie skręcić. Ale jest naprawdę iście fajna lampa. Trzeba będzie od góry ją odkręcić i tu ją przykręcić, wiecie? Ale coś pięknego, naprawdę. Patrzcie. Masakra, ale dobrą serię mam. Ciekawe, co będzie w następnym. Hasioku, nie chodzili? Patrzcie, jakie zdobienia. Nie wiem, nie mam magnesu, nie wiem, czy to jest mosiądz. Nie mam pojęcia. Czy nie tylko taka, ale tu porcelanowe. Patrzcie, jaki piękny ten klucz. Jakie piękne te kwiaty. Mega znalezisko. Oryginalny kurzyk piwniczny. Tu takie kwiaty, zdobienia, masakra. Ale znalezisko, taka lampa. Cudo, normalnie złota seria. Może coś jeszcze tu będzie, czekajcie. Popatrzcie, ja bym tą... żeby tam nie było biżuteria? Nie, co to? Pocahontas! To co jest? To nie z tego? Nie. To nie z tego. Ale tu może z tego. To będzie z tego chyba. To chyba będzie z tego, od tej lampy. To będzie od tej lampy. Ja to sobie normalnie już tutaj odłożę. To odłożymy sobie tutaj, pięknie. I zobaczymy, co tu jeszcze jest. Zaraz, musimy tą tablicę do pionków znaleźć. Tutaj taki kosz nowy, patrzcie. Ktoś wyrzucił nowy kosz, a Wielkanoc idzie. Ja sobie go biję na Wielkanoc normalnie. Patrzcie, to jest kosz wielkanocny. Nowy kosz wielkanocny. Bierzemy go też. Patrzcie, lampy, kosze wyrzucają. Co oni nie wyrzucają tutaj? Ale fajna seria, że tak powiem. Tylko przydałaby się ta tablica z pionkami, nie? A tu nie będzie? Nie, taka... Ale fajny buggy. Fajny taki buggy. Rowerowy, fajny. Kurczę, to też fajna ta torebka.
Nowiutka praktycznie, torebeczka na ten. Co to za torebka? Do czego? Powiedzcie, też ją bieri. Wszystko bieri, wszystko bieri. Ja tu zaraz trzeba transportem podjechać, bo za dużo tych rzeczy jest. A co dopiero, co tam będzie? Wszystko takie ciekawe dosłownie, ale się podjarałem tym znaleziskiem. A tu co jest? Tu tymbark, nie. Tu tymbarki, tu ten. Mega, mega. Fajne, a co to? Nie, tu nic nie ma. Co tu będzie? Ja nie wiem, czy tego wszystkiego nie brać. Po prostu jak leci. Sprawdzamy? Sprawdzamy. I tam, sprawdzamy. No to nakrętki. Choinka! Choinka normalnie. Co to? Bombki poleciały. Merry Christmas, Merry Christmas. Choineczka taka jest. Fajnie. Co tu jeszcze będzie? Przeżywacie te przygody razem ze mną na żywo. Dobrze, że jesteście. Bo normalnie bym nie miał się z kim podzielić. Bo bombki, wesołe świąt, to nie, to nie. Co to? To też nie. Nakrętki, kurde, nakrętki to położę, bo nakrętki to dla, chyba dla hospicjum lecą, no nie? Nakrętki, patrz, nakrętek. Nakrętki to muszą iść do tego. Trzeba do zbioru nakrętek, recykling, no nie? Patrzcie. Nakrętki to chyba na chore dzieci idą. Tu same nakrętki były. To trzeba położyć, bo to idzie dla chorych dzieci, wiecie? To jest do plastiku, to idzie dla chorych dzieci i to musi być... I to ktoś musi zabrać. To ktoś musi zabrać dla chorych dzieci. A tu co? Szyszka i takie coś, dobra. To idzie dla chorych dzieci. Nakrętki, sorry, że to ten, ale to są plastikowe nakrętki. Pamiętajcie, to musi iść dla przetwarzania plastiku, no nie? No, a to zabiera, a tu nie ma tego? Nie ma przypadkiem tego? Czy przypadkiem nie ma? Planszy do gry. Nie ma planszy do gry? Kurde, cały się już upierniczam. Ale normalnie emocje biorą górę. Emocje biorą górę. Tu nie ma nic fajnego. Nie żaden remont, nie. Dobra, muszę to jakoś wziąć. No i co, czekajcie. Kurczę, ale fajne znalezisko. Książek nie ma żadnych, książki też zbieram. Książki też zbieramy. A wy co lubicie zbierać najbardziej? Co kolekcjonujecie? Czy wazony, czy książki, czy może pucharki? Powiedzcie, bo jestem naprawdę... Jestem tak ciekawy, że... Fajne znalezisko. Ty normalnie... Patrzcie, ile fanciuchów w jednym kasioku. Mega. Znaczy, no nie, to jest tamtego poprzedniego. Zobaczcie poprzedni odcinek. Tu pionki, karty. A gdzie te karty są? O, tu są te karty. Te karty, kurczę, złoty wazon. Mega kosz. Monety, torebki, kurde, trzeba to zapakować jakoś. Dobra, zapakuję to. I lecimy dalej. Ale co oni wyrzucają?